Jest drugi raz niedługo od rozpoczęcia sezonu żeglarskiego. Gościmy znakomitość polskiego żeglarstwa. Pamiętam w 2000 roku w pierwszych miesiącach, jak się zbliżała w robocie trzecia, to zaczynałem drżeć z niepokoju, czy szef nie każe zostać dłużej, bo o 16 z minutami w telewizji była relacja z The Race. Zresztą co wam będę opowiadał. Proszę Państwa, ja nie umiem, tak jak mówię, pięknie mówić, powiem krótko. Roman Paszke, zapraszamy. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Wiem, że przede mną to było wielu znakomitych kolegów żeglarzy, więc tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę się tutaj razem z Wami znaleźć. To może od razu rozpoczniemy od pytań. Pierwszy taki fajny projekt Gemini, to ten jacht powstał z nieświadomości. To znaczy byliśmy wszyscy z chłopakami przekonani, że jak zbudujemy jacht, to już zdobędziemy Mistrzostwo Świata. No i taki jacht zbudowaliśmy. To był pierwszy jacht budowany w Polsce z węgla, ale żeby go zbudować, to była bardzo długa droga, dlatego że jak powstał w ogóle pomysł, to był, niestety wstyd się przyznać, mój pomysł, bo pływaliśmy przedtem na takim jachcie, który był zaprojektowany w polskiej stoczni imienia Konrada i nazywał się Gemini, ale to nie ten Gemini, o którym będę opowiadał. I popłynęliśmy na tym pierwszym Gemini, to był Konrad 40R. Popłynęliśmy na pierwsze regaty do Flensburga. To nie mój. Popłynęliśmy na pierwsze regaty do Flensburga i startowały takie jachty klasy jednej tony, do której my żeśmy się zaliczali. Jednym z wolniejszych jachtów, który startował tam w tych regatach, był jacht Rodeo, na którym startowały dziewczyny z różnych klas olimpijskich w Niemczech. No, jak nas dziewczyny zdublowały po jakimś tam okrążeniu, to powiedziałem, że coś musimy z tym zrobić, chłopaki, bo jest naprawdę źle. No i okazało się, że ten Gemini był pod każdym względem po prostu technicznie gorszy, ale oczywiście błąd był również w czym innym, ale o tym powiem za chwilę. No i wysłaliśmy trzy zapytania ofertowe po angielsku. Chcę powiedzieć, że to był 89 rok, wtedy ocet na półkach. Tutaj w ogóle sama młodzież, więc nie pamięta tego, ale sam ocet na półkach, kartki i tak dalej. A grupka facetów z Gdańska chce zbudować one-tonera klasy high-tech z węgla. Z węgla, nie z włókna, z włókna węglowego. No i największym problemem była technologia, no i oczywiście odpowiedni projekt. Posłaliśmy do trzech największych biur konstrukcyjnych na świecie. Jedno było nam takie bardziej znane, blisko w Hamburgu. No i tak, Rob Humphrey z Anglii odpisał nam, że za 50% aktualnej ceny on nam jest gotów sprzedać projekt Jade. Jade to był wtedy taki jacht klasy jednej tony, który wygrał w klasie Admiral's Cup. Bruce Farr nam odpisał, że za 50% ceny nam przyśle projekt Propagandy. To był też taki one toner, który zwyciężał, wygrał w Mistrzostwach Świata. Dopisał tylko, że oczywiście go zmodyfikują specjalnie dla nas. No i trzecią odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, to była z biura konstrukcyjnego Judel Frolik Design z Hamburga. Rolf Frolik odpisał,
Roman, przyślij mi bilet lotniczy Hamburg-Gdańsk-Hamburg, to przylecę i porozmawiamy. No i zaczęły się schody, bo bilet lotniczy kosztował wtedy 800 marek. Więc jacht taki tej klasy był w trakcie budowy, był wart około 1 000 000 marek razem z materiałem, z projektem, z masztem, z żaglami, z wszystkim. Więc on był przekonany, że jednak trochę środków mamy. Nie mieliśmy, ale udało się pozbierać po znajomych, po przyjaciołach. No i Rolf przyleciał do Gdańska. Odebrałem go na lotnisku w Rębiechowie, obecnie Lech Walesa Airport. I Rolf patrzył, jak zapalam silnik od malucha kijem od szczotki z tyłu. Tam nie, ktoś z Państwa miał pewnie malucha, się zapalało z tyłu takim kijem. Nie bez obaw wsiadł do malucha, no i ruszyliśmy. Jechaliśmy do hotelu Marina w Sopocie. To z tym był również problem, bo hotel był drogi, no ale gdzieś go trzeba było położyć. Więc przejeżdżamy obok takiego długiego budynku, gdzie Rolf mnie zachwycił swoją błyskotliwością, bo pyta mnie, a co to taki długi budynek? Bo to był taki falowiec na Przymorzu jest taki. Ja mówię, że to z taką dumą w głosie, że to jest najdłuższy budynek na świecie. On tak na mnie patrzył i mówi, ale po co? Więc już wiedziałem, że będzie ciężko. I rzeczywiście było ciężko, bo dwa wieczory z rzędu pracowaliśmy nad Rolfem w restauracji w tej marinie. On próbował się parę razy dodzwonić do Hamburga, żeby powiedzieć swojej żonie Dorit, że już wylądował, ale za każdym razem mu w hotelu mówili, że telefon jest zepsuty albo go połączą za 10 godzin, bo wtedy tak było. No już jak się przyzwyczaił, potem trochę go prowadziłem po sklepach w Sopocie, tak popatrzył, mówi, wiesz co, Roman, ja nie mogę od ciebie pieniędzy wziąć za ten projekt. Ja mówię, ja na to liczę. No i został w ten sposób projekt łódki klasy 1 tony został w Gdańsku. No ale to był dopiero projekt, a jak wszyscy wiemy, sam projekt nie pływa. Trzeba jeszcze zbudować jacht. Wpadliśmy na taki pomysł, znaczy ja wpadłem na taki pomysł, żeby, ponieważ pracowałem wtedy, byłem wzorowym pracownikiem Gdańskiej Stoczni Remontowej, więc wpadłem na taki pomysł, że my po prostu z tego gemini, co mamy w klubie, to my zrobimy modernizację tego jachtu. Po czym sprzedaliśmy po cichu bokiem, to już dawne czasy, więc tutaj żadna prokuratura w ogóle nic, także ja mogę opowiadać o tym. Sprzedaliśmy ten kadłub bokiem do takiego ośrodka. Kolega w Stanach kupił i zapłacił ileś tam 15 czy 20 tysięcy dolarów, co były olbrzymie pieniądze, ale wpłacił je na konto Gdańskiej Stoczni Remontowej. To był błąd. Oczywiście, bo te pieniądze oczywiście zniknęły. I byliśmy już bez jachtu i bez pieniędzy. Ale głównym księgowym wtedy w stoczni był taki nasz przyjaciel Rysiu, który obecnie jest głównym księgowym opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ale już mu nic nie grozi. Rysiu spowodował, że umówił mnie prezes stoczni z takim facetem w Warszawie, co się podpisuje na banknotach, wtedy się podpisał, nazywał się Krzak. Tam takie były 100 zł, banknoty 50, tam był jego podpis. No. Ja poszedłem do tego Krzaka, bez kombinezonu, tylko ubrałem garnitur i krawat i mówię, panie prezesie, ja to tam gdzieś było w takim budynku na jakimś tam 25 piętrze, no i mówię, panie prezesie, jest pewien problem, bo myśmy wysłali pieniądze, które miały pójść, bo my robimy w stoczni taki eksperyment, który się nazywa budowa formatów wysokomodułowych, produkcja antyimportowa. On tak na mnie patrzy i mówi, ale panie kolego, dzisiaj mamy priorytet środki ochrony roślin. Ale ja powiedziałem, że ja nie mogę kolegom stoczniowcom zawieść taką smutną wiadomość, że to są naprawdę bardzo małe pieniądze i żeby on to zwolnił. No i mi, pani Zosiu, pani przyniesie te papiery tam z tej remontówki. No i przelali te pieniądze, żebyśmy mogli sprowadzić
włókno węglowe do Gdańska. No i jak już przelaliśmy te pieniądze, po paru dniach przychodzi telex, bo żeby miał przyjść faks, to trzeba było mieć zgodę komórki wojskowej, bo to wtedy nie było tak, że ten faks to tak sobie każdy mógł. Tego trzeba było mieć zgodę. No i telex przyszedł. Rolf z trudem znalazł w Hamburgu telex jakiejś firmie, która też kooperowała z jakąś firmą ze wschodu. No i przysłał następującą wiadomość. Roman, jest pewien problem, bo carbon fiber jest na liście COCOM, a lista COCOM to była taka lista materiałów strategicznych, których nie można było z zachodu przywieźć do naszego wesołego bloku. I tak, i pieniądze poszły, my stoimy, już zrobiony jest ten cały heling łódki z drzewa, zrobiliśmy, przygotowane wszystko do budowy, ale nie mamy węgla, bo jest na liście materiałów strategicznych. No więc z Józkiem, z takim moim przyjacielem, wsiedliśmy do samochodu. Tankowanie to też było, były te stemple takie na tych, trzeba było tankować, ale na szczęście Józka ojciec miał wędzarnię ryb w Sławnie i tam żeśmy tankowali z beczki od niego, także dojechaliśmy do Niemiec i potem już dalszą drogę dojechaliśmy do Szwajcarii, tam zapakowaliśmy to włókno węglowe i papiery celne, które dotyczyły włókna węglowego, zgubiliśmy w Holandii, bo Holandia to jest taki kraj, tam wszystko, co nie jest dozwolone, jest dozwolone. No i poszliśmy ze smutnymi minami do urzędu celnego w Holandii i mówimy, że mamy tutaj te włókno takie szklane, wieziemy na budowę łódki rybackiej, ale zgubiliśmy papiery celne. Celnik mówi, to ja wam to wypiszę, i nam dał te na włókno szklane. No i już jak mieliśmy to włókno szklane na papierach, to pojechaliśmy do Szwecji, żeby zgubić trop. Mieliśmy straszną srakę, za przeproszenie, bo baliśmy się, że ktoś za nami po prostu jedzie i śledzi nas, że to włókno to my na okręt podwodny, który będzie budowany wtedy w Związku Radzieckim albo gdziekolwiek. No i w tej Szwecji wsiedliśmy na prom, spoceni wysiadamy w Świnoujściu, polski celnik pyta, co my mamy, mówimy, że na pace my mamy węgiel, on mówi, na węgiel nie ma cła, wjeżdżajcie. I w ten sposób włókno węglowe przyjechało do Polski. Problem jeszcze był taki, że i to był właśnie, oprócz tego węgla, to był najpoważniejszy, otóż żaden z nas nie miał kompletnie pojęcia o budowaniu jachtów. Także tak, mieliśmy projekt, mieliśmy już węgiel, epoksyd, mieliśmy tą piankę, bo ten klekcyl czy Irex to można było sprowadzać bez żadnych problemów. Ale problem jak zbudować i kto wie, jak się go buduje. Jeździliśmy z Józkiem raz w tygodniu na konsultacje, tankując po drodze u jego ojca w Sławnie z beczki do Rolfa na konsultacje. I siadaliśmy zawsze z nim przy piwie w restauracji. Tam w Niemczech oni mieli kiedyś takie, u nas to też już teraz jest, mieli takie podkładki takie tekturowe. To cały rysunek, cały projekt, słuchajcie, tego Wantonera Gemini, to był na tych podkładkach właśnie. On brał ołówek, rysował tam na tym zmiany techniczne, które będziemy robić, bo to jest za trudne, my to zrobimy to inaczej. I całego Wantonera właśnie przywieźliśmy. I potem jak miałem problem, bo musiałem zrobić papiery Polskiego Rejestru Statków, ja mówię, czy masz jakąś dokumentację? Tam ciapnąłem na biurko te dekle od piwa, to Jan Ludwik, główny szef PRS-u, po prostu powiedział, żebym sobie poszedł stamtąd, bo nie będzie z dekli od piwa rysował. W ogóle jak on może zatwierdzać dekle od piwa. No, poza tym powiedział, że taki jacht to wytrzyma tam 2 tygodnie, a potem się pewnie złamie. Pewnie miał doświadczenie. No w każdym razie zbudowaliśmy ten jacht i popłynęliśmy na tym jachcie do Niemiec na pierwsze regaty zdobywać świat. Byliśmy przekonani, że po prostu jesteśmy najlepsi na świecie. Wystartowaliśmy w tej grupie Wanton Racing Circuit w pierwszych regatach w Kiloni i pierwszy wyścig to był na takiej trasie między bojami up and down, były 2 mile i takie 3 kółka tam z wiatrem i pod wiatr. Przepłynęliśmy za ostatnim takie całe kółko. Myśleliśmy, że to jest wypadek przy pracy, więc drugi wyścig
dokładnie to samo. Więc idę do Rolfa pod koniec dnia i mówię: Rolf, ten jacht nie chce pływać. A on mówi: chyba nie. Kiedy zajęliśmy dokładnie ostatnie miejsce w tych pierwszych regatach, to no byłem zmartwiony, muszę przyznać, że byłem bardzo zmartwiony, więc nie bardzo wiedziałem, co robić. Mówię: chłopaki, no ja wiem, oni mają tam te nowe żagle i w ogóle i ci zachodni taktycy w ogóle, i, no ale żeby aż tak źle. No więc mój brat wtedy pływał, był trenerem przednich żagli na jachcie Saudade, który wtedy ta regatę wygrał. No i mówię: Krzysiek, słuchaj, no coś trzeba z tym naszym klamotem zrobić, bo on coś słabo jeździ. A Krzysiek mówi: poczekaj, pogadamy. No i za chwilę przychodzi załogą z Saudade, z Albertem, czyli z właścicielem. Albert był, wtedy to był drugi portfel w Niemczech. To taki gościu, co miał bardzo dużo pieniędzy, i on sobie budował, na przykład przez zimę zrobili sobie na Saudade w laboratorium badania płetw balastowych i wyprodukowali ich tam z 12 czy 15. To one te wszystkie stały w garażu, te płetwy, i odpowiednio przykręcali na odpowiednie regaty. Więc my żeśmy oczywiście nie mieli takich możliwości. No ale Albert powiedział: OK, Roman, zamienimy się jak tam. No i załoga Saudade wsiadła na Gemini, a my, zadowoleni, że teraz im w końcu wklepiemy, wsiedliśmy na Saudade i przypłynęliśmy dwa kółka za Gemini. Więc już z całą pewnością wiedzieliśmy, że problem tkwi gdzie indziej. Nie będę mówił głośno gdzie. To był 94 rok, jak Zbyszek Jodzis mnie poprosił, żebym przyjechał z chłopakami, żebyśmy wystartowali na Mazurach na jego tango. Ja tutaj nic przeciwko Zbyszkowi nie powiem, ale jak obejrzeliśmy to jego tango, to był taki lekki dramat i nie miał Spinnakera. No ale udało nam się drugie miejsce zająć na Mistrzostwach Polski czy jakichś regatach takich tamtego. I już mieliśmy wracać, wracaliśmy wtedy na regaty do Kiloni, bo Gemini stało wtedy w Kiloni. I ktoś tam z grupy żeglarzy powiedział, że Mazury to są za silne na Gemini. O, mówię: chłopaki, musimy tu wrócić. No i na tych regatach spotkałem się z Rolfem. Rolf zrobił rysunek w ciągu 2 miesięcy tej łódki. Spytał tylko, jakie łódki startują u nas w kraju, więc ja mu powiedziałem, że tam Tanga, te Ostruda, tam były takie różne. I on, i konstruktor, mówię, znany konstruktor Skrzat, on mówi: was jest da Skrzat. Skrzat, więc mu powiedziałem, że Skrzat to jest taki lider konstruktorów tu w Polsce. Mówi: no to dobrze. No, to, no i zrobił rysunek tej małej kawy. My żeśmy wtedy zakładali z Ryśkiem stocznię, więc było nas dwóch właścicieli i jeden pracownik. I naszym pierwszym produktem był właśnie, w trójkę zbudowaliśmy tą małą kawę. Po roku czasu już pracowało 25 osób, także to tylko początek był taki trudny. I tą łódkę zbudowaliśmy, nie wiem, miesiąc, może trochę mniej. Bardzo prędko. Wiem, że pokład i nadbudówkę składaliśmy z takich listewek i przybijaliśmy gwoździkami, żeby na tym ułożyć tą piankę, i że to było takie, pamiętam, parę razy to nam się tam tak gdzieś oklapło, tak, musieliśmy tam podpierać jakimiś kijkami od środka. No w każdym razie ona była taka trochę krzywa, ta kawa, no ale potem wiem, że na wszystkie wyścigi, które rozegraliśmy w 95 roku chyba, albo 6, nie, w 95, bo w 6 już było MKKP, to tylko raz byliśmy drudzy. Ja mówię o wyścigach, nie? Bo tak to właśnie łódka wygrywała bez walki. Właśnie to. No i to jest właśnie wszystko, jeśli chodzi o małą kawę. Ja potem zrezygnowałem z pracy w stoczni, bo tak sobie pomyślałem, całe życie człowiek stoczniowiec, to najpierw tej remontowej, potem znowu zakładałem jakąś swoją. Mówię. I jak się spotkaliśmy z Markiem Kwaśnickim, to właśnie postawił mi ultimatum, powiedział, że albo będę
albo będę robił projekt sportowy, albo będę się bawił w budowę jachtów, więc oczywiście natychmiast w ciągu 3 sekund podjąłem decyzję, powiedziałem, że będę pływał, a nie będę budował. Gonili nas, przyznam, że nas gonili, tak. Spieszyliśmy się bardzo wtedy, jeszcze łódka skręcała cały czas w lewo, tak. Cały czas skręcała w lewo i mieliśmy różne teorie, że te pływaki są krzywo, może coś jest niesymetryczne, a okazało się, że płetwy sterowe były, znaczy formy do płetw sterowych wyprodukowaliśmy w Polsce z takiego epoksydu, który był odporny na wysokie temperatury, ponieważ obie płetwy były oczywiście wygrzewane w autoklawie. No i niestety ten nasz epoksyd trochę popłynął. Były 0,2 różnicy między, 0,2 mm różnicy między jedną stroną płetwy a drugą. I te 0,2 przy tak agresywnej płetwie, przy tak wysokiej liczbie Reynoldsa, to tam już był bardzo poważny problem, bo łódka powyżej, jak się rozpędzała i płynęła prędzej niż 25 węzłów, 26, to skręcała bardzo szybko w lewo i nie wiedzieliśmy dlaczego. Tak nagle jedzie prosto i nagle fiu, cholera, żeśmy krzywy statek zrobili. Ale okazało się, że to te płetwy. Tak, dogonił nas Coast Guard, to znaczy gonił nas Coast Guard ten duży, ale nie mógł i puścił za nami 2 pontony takie. A przedtem leciał helikopter nad nami i czymś świecił z góry, ale to nie te czasy, że człowiek się zna na tych niemieckich Aldisach. Proszę kolegów, nie, koleżanek i kolegów, nie. Także przyszli ich. Czytnik kart, tak jest, bo ja powiedziałem, że u nas keine Geld i oni mogą, tylko tu mamy karty kredytowe. Proszę bardzo, cała załoga, ale mówi Geld w ogóle nie. I oni wtedy mówią, to my nie mamy tego czytnika, mówię, to nie mój problem. No i on chwilę tam porozmawiał z tym swoim bosem i mówi, no jak nie ma, no to tylko chcielibyśmy ustne upomnienie. Ja mówię, dobrze, będziemy płynąć wolniej. No i dalej płynęliśmy wolniej. No tam. Tak, bo myśmy byli na torze wodnym, tam jest jeszcze przed Elbe, przed Elbe 1 jest jeszcze tam do, nie wiem, do 18 węzłów zdaje się, potem już można prędzej płynąć, a myśmy jechali tam 28, 29, tak, i to Niemcy tego nie rozumieją, bo u nich BFL jest BFL, no przecież to wszystko znamy jeszcze z czasów wojny przecież, nie? To, co było w mediach, to było 50% prawdy, to znaczy złamaliśmy. A może pan włączyć tą kamerę? Jest tak, że oczywiście ten pływak się nam złamał i to prawie na całym obwodzie. Na pewno wjechaliśmy na jakąś rybę dużą, czyli to jest prawda, ale na pewno by się nie złamał, gdyby nie jedna rzecz. Może przemilczę. W części dziobowej przed belką główną, na której stał maszt, były takie zejściówki i zejściówki miały zremnice, a myśmy przed zejściówkami, przed rejsem zamontowali takie reflektory pod kopułą z kompasu. Każdy kompas taki, nie ten nowoczesny, ma takie okrągłe z góry, taki dekiel, to ten dekiel właśnie był przykręcony, ale był zrobiony otwór, a nie była zrobiona zremnica. I po prostu pęknięcie szło od tego miejsca, gdzie był zrobiony ten otwór bez tej zremnicy. To było oczywiście błąd, zapomnieliśmy o tym w trakcie przygotowań i prawdopodobnie by ten pływak się nie złamał, gdyby nie to. Nie mogę oczywiście powiedzieć na 100%, no ale oceniliśmy to potem jako przyczynę złamania pływaka. Do MKKF już rok przed Admiral's Cup ściągnęliśmy takiego faceta, który się nazywał Dismiss. Był taki Amerykanin, który on płynie w tej chwili na pumie z Kenem Reedem w regatach Volvo Ocean Race. I Dee się zajmuje tym. To jest taki facet, który był do 30 roku życia, był taksówkarzem w Nowym Jorku, czy w San Diego.
I pewnego dnia odkrył, że on po prostu jest świetnym nauczycielem żeglarstwa. Bo sobie pływał tam na tych łódkach. Do południa jeździł na taksówce, a po południu sobie pływał na żaglówkach i mówi, jestem z tego dobry. To jest jeden z najlepszych na świecie ludzi, którzy uczą zawodowego podejścia, bo to jest nie tylko żaglowanie. To jest całe życie. To jest jak rano wstajesz, jak kończysz dzień, jaką masz kondycję. Ustawianie mentalności. U nas było, pamiętam, dwóch chłopaków z 70 w klasie. Pojechaliśmy na pierwszy trening i on mówi, Roman, tych dwóch to zwolnij. Ja mówię, ale przecież byliśmy dopiero 2 godziny na wodzie. On mówi, oni są zmanierowani i z nich już nic nie będziesz miał. Nie będziesz miał z nich w ogóle pożytku. To jest twoja oczywiście decyzja, zrobisz jak chcesz, ale zapomnij o tych dwóch. I miał absolutną rację. To jest taki facet, że jak spojrzy, to jest tak, że jak ktoś siedzi przy maście, jest dziobowy i wchodzimy na znak, to ten dziobowy schodzi z tego miejsca z balastu, bo to jest przecież balast. Każdy człowiek w nauce, który jest na relingu, który tam był, to on, zejście z balastu człowieka powoduje, że łódka zwalnia. Natychmiast. To są oczywiście ułamki w tych węzłach, ale ona od razu zwalnia. Całe to takie szkolenie manewrowe polega na tym, że schodzi się z tego balastu w ostatniej chwili, przed samym znakiem. Nie? I ten człowiek, który schodzi z tego balastu, to jak to Dee mówi, patrz, mówi, on robi 5 kroków, idzie na dziób. Dlaczego on robi 5 kroków? I idzie i siada w miejscu Jacka i pokazuje mu. Robisz pierwszy ruch ręką tak, potem robisz drugi krok, trzeci i czwarta, to już noga stoi na dziobie i ty wpinasz tutaj ten spinaker bomb i tak dalej. Robisz 1,5 kroku za dużo. Tępi te wszystkie przyruchy, jakieś takie... No i oczywiście to, że jak idziesz kwał, nie? Komunikacja, nie? Idziesz, że idziesz kwał, jest na 2-1 on the ball, bo komendy są jakby, komunikacja jest w języku angielskim, w nauce, więc informuje cię obserwator, to jest z reguły drugi albo trzeci człowiek od dziobu, który informuje cię o tym, co się dzieje na wodzie przed jachtem, no bo jest pasmo wiatru, jest pasmo wiatru słabszego, słabszy szkwalik ten i on przez cały czas gada, on mówi, że szkwał za 3, silniejszy niż ten, co wcześniej. Idą 2 fale, ta druga jest większa niż ta, co była, nie? To mówi, 2 fale do zera, nie? Mówi, on the bow. I wtedy, i to są informacje dla ludzi, którzy prowadzą żagle. Jak jest słabszy wiatr i większa falka, trzeba położyć ten jacht, pogłębić grota, zwiększyć skręt i położyć tą łódkę troszeczkę, żeby przydusić, żeby było więcej powera, nie? I kto zrobi więcej błędów, czyli nie wykorzysta tego na trasie, to się potem robią te 2 kółka, o których ja powiedziałem. Bo u nas na początku było tak, że zaknagować i chłopaki pojemy. No tak, no trochę tam było tej pracy, bo to każdy z nas trochę o tym wiedział, nie? Ale to jest ciężka praca. Po 3 kółkach z wszystkich się leje. Jak startowaliśmy na MKKF na Bałtyku, różnica między tym akwenem bałtyckim, a akwenem na Morzu Śródziemnym jest oczywiście różnica, bo tam jest różnica w zasoleniu, a łódka stoi na wodnicy regatowej. Jak nie dołożysz 180 kg ołowiu do dna, żeby łódka stanęła na wodnicy regatowej, to znaczy, że co masz? Masz wodnicę krótszą o kilkanaście centymetrów. I jak masz krótszą, to łódka płynie wolniej. Więc o tym wszystkim trzeba wiedzieć, nie? I to wszystko trzeba sprawdzać. I tak samo jest załoga. Jak jest w świadectwie regatowym, tam jest podane, że ciężar całej załogi jest 835 kg. Ale my wiemy, że nie może nas być 9, tylko musi być 10, bo tego jednego to potem, jak te manewry są na tej boi, to go brakuje. Nie może być nadwagi. Mieliśmy raz tragedię, bo nam się zmienił na... 3 dni przed startem do Sardynia Cup zmienił się nam
zmienił się nam grotowy. Zachorował Igor i trzeba było wziąć tego, wziąć Amerykanina. Przyjechał Amerykanin z firmy Nord, bo to zawodowcy, tylko że ten Amerykanin ważył 36 kg więcej od Igora. I my przez te 3 dni wszyscy do restauracji, kolacyjka, śniadanko, a my dresiki, sztormiaki i górki. I byliśmy w dniu ważenia, na 2 godziny przed startem, mieliśmy 1,5 kg nadwagi i mówię, chłopaki, do kibla i sikać. Tak, i 200 gram do przodu, znaczy mieliśmy mniej niż 200 gram. Więc to są takie rzeczy. Byliśmy tak słabi. Mój brat, który startował z nami, a bardzo lubi jeść, mówi, nogę mi ujmijcie, ale nie zrezygnuję z obiadu.